Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Possum Travel. Jak widzieliście, my już po treningu, w sumie po jodze, po raz pierwszy dzisiaj zrobiłyśmy trening jogi. No, trochę było ciężko, ponieważ wczoraj robiłam inny trening i mam mega zakwasy, ale dałyśmy radę. Teraz wyszłyśmy na spacer z Fabio i pewnie jeszcze o tym nie wiecie, ale zaczynamy nasz pierwszy dzień kwarantanny w Irlandii. Ponieważ to właśnie dzisiaj, czyli końcem marca, zaczynamy taką oficjalną kwarantannę. No i zobaczymy, jak to będzie. Nie mówiłyśmy wam o tym w poprzednim vlogu, ale miałyśmy zaplanowany wyjazd, który niestety nie doszedł do skutku. Właśnie miały być grane Malediwy. No, miał być wypoczynek na Malediwach, ale niestety a jest w Irlandii. Wyszło. Mamy zaplanowane jeszcze kilka wyjazdów w tym roku i niestety nie wiemy, nawet ten, o którym wam mówiłyśmy w poprzednim vlogu, na który miałyśmy lecieć z Fabiem, też nie wiemy, czy dojdzie do skutku. Miał być wyjazd do Stanów kolejny i wszystko stoi pod znakiem zapytania ze względów wiadomych. Także teraz chcemy nagrywać na YouTube, bo my to uwielbiamy. Tylko pytanie, co będziemy nagrywać, ponieważ nie możemy nagrywać podróży. Tak, ani nie możemy zbytnio wychodzić poza miejsce zamieszkania, także czekają nas vlogi domowe. Jeżeli takie was interesują, to zostawcie w komentarzach, jaką tematykę was interesuje. I taka ciekawostka, możemy oddalać się od naszego domu taka ciekawostka, że od naszego domu możemy oddalać się tylko o 2 km. Także idziemy dookoła. Killarney House and Gardens. Jak widzicie, Fabio sobie spaceruje. A po spacerku zabierzemy was do naszej kuchni na śniadanie. Widzicie, co tam ucieka przed nami? Czekajcie, polecimy wam pokazy. O, są. Fabio je wystraszył. Nie wiem, czy je widzicie. O tam. Biegną dalej. Wow. Jeszcze słuchajcie, chciałam wam wspomnieć, że u nas są troszeczkę większe zaostrzenia niż w Polsce obecnie, ale Irlandczycy tego nie przestrzegają, ponieważ maksymalnie 2 osoby z gospodarstwa domowego mogą udać się na zewnątrz na spacer z psem lub na drobną aktywność lub po zakupy, tak jak mówiłyśmy wcześniej, do 2 km, a mianowicie w parku, w którym obecnie jesteśmy, jest dużo ludzi, mimo tego, że jest fajna pogoda, ok, ja to wszystko rozumiem, ale naprawdę dzieci powinny pozostać w domu, a z tego względu jeszcze, że Irlandczycy głównie mieszkają w domach jednorodzinnych, gdzie mają ogrody. Także dziwię się, że nie spędzają czasu w ogródkach. A po drugie spacerują w grupach. W grupach większych niż dwie osoby. Nawet 3-4 osoby spacerują. Także a tak naprawdę nie jest jakaś rewelacyjna pogoda. Znaczy dla nas jest spoko, bo nie pada, tak? Ale można spędzić ten czas w ogródku też. My nie mamy, niestety. Tak, także byśmy siedziały w ogrodzie. Tak, mieszkamy w betonowej dżungli, w czterech ścianach, także ruszamy dalej przed siebie. I jeszcze tylko wspomnę, że jedyna nasza aktywność, na którą się wynurzamy z domu, to jest spacer właśnie z Fabio. Ewentualne zakupy, ale zakupy staramy się robić tak maksymalnie raz w tygodniu. Raz w tygodniu lub ostatnio raz na 2 tygodnie nawet jest to możliwe. I przy okazji jest to świetny czas, żeby zaoszczędzić kasiorę na kolejne podróże, także kolejny plus. Także mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze się one odbędą, ponieważ mamy taką najważniejszą podróż zaplanowaną na czerwiec, także zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nikt nie wie, co dalej będzie, także pozostało nam cierpliwie czekać na koniec. Do zobaczenia później. Na śniadaniu. Na śniadaniu. Będzie się działo pysznie, smacznie. Wróciłyśmy już ze spaceru. Kryję się w moim zielonym kapturze, a mianowicie nie bez powodu mam zieloną bluzę, zobaczycie zaraz. A jeszcze chciałam wam tutaj pokazać naszą ścianę z magnesami. No i tutaj jest puste miejsce, bo tutaj miał właśnie być magnes z Malediwów. Tak jak już Kinga wspomina, nie zabierzemy was w tym roku na Malediwy, ale zabiorę was, pokazać wam, jak wygląda dzisiejsze śniadanie, jakie przyrządzam. Przyrządzam. Zobaczycie, jak przyrządzam nasze pyszne śniadanie.
Nie będę tutaj Wam pokazywać dokładnie krok po kroku, co robimy, to będzie takie czary mary, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie przygotowuję to śniadanie i w ogóle jakie produkty i itd. itd., to piszcie w komentarzach i nagramy taki specjalny kulinarny filmik. Jeżeli myślicie, że fajnie byłoby, aby u nas na kanale pojawił się kącik kulinarny, także za 3, 2, 1 zabieramy się za robienie czary mary. Czyli jak zwykle na śniadanko awokado tosty, ja dzisiaj wyjątkowo także bekon z indyka oraz jajo. Słuchajcie, tak prezentuje się mój awokado toast. W przeciwieństwie do Miśki, która nie lubi żadnych innych dodatków prócz awokado, u mnie obowiązkowo jest limonka, cebulka czerwona i pieprz cytrynowy. Czasami jeszcze dodaję paprykę. No i dzisiaj wyjątkowo, zobaczcie, kiełbaski z indyka i jajeczko też na bekonie z indyka. Takie full wypas dzisiaj, no śniadanko, także zasiadamy, zajadamy, pozdrawiamy. I zaraz się do Was odezwiemy, jak już zjemy. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy tak wszystkiego nagrywać po kolei, śniadanie, obiad, kolacja, także już jesteśmy dawno po tym śniadaniu i po obiedzie. Powiem Wam, że jest tak zimno, także tylko zakładam mój kapturek z zielonej bluzy PLN-ów, ulubiony sklep. I co? I ja zabieram się... Zobacz, zobaczycie, co ja będę robiła, a tymczasem chodźcie, zobaczymy, co robi Miśka. Ja już wiem, co ona robi, już to słyszę, te kliki, kliki, także chodźcie. Kinia, halo, halo, halo. Hej. Nagrywamy, nagrywamy, co porabiasz? Robię home office. Home office masz, tak? No, widzę, że ładny sobie tutaj kącik urządziłaś. Mimo to, że nie pracujemy w naszych pracach, w których pracujemy na co dzień, to ja i tak pracuję zdalnie mojej trzeciej pracy. Mhm, jasne. I w czwartej. No ja widzę, że praca ostro wra. Praca wra, u mnie zawsze. No to nie ma opierdzielania się. No nie ma, trzeba sobie znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Także zabieram Was pokazać co, zabieram Wam pokazać co ja robię, a tymczasem słyszę, że Fabio też się budzi. Fabio się budzi. A kto tu wstaje? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, no i teraz ja tutaj wskoczyłam na swój kącik. Fabio przyszedł do mnie. A już idzie. Pokażę Wam, co ja porabiam w tym czasie. Niestety niezbyt ciekawym, który się obecnie dzieje za nami, przed nami, wokół nas. Troszkę zamulam, ale też staram się pozostać optymistką, myśleć pozytywnie. I tym samym życzę Wam tego, abyście pozostali pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas i ograniczyli oglądanie wiadomości, bo to niestety kiepsko na nas wpływa. No i co? W zamian tego możecie zająć się czymś innym, pożytecznym. Możecie coś ugotować, ale możecie też coś poczytać. I tutaj przychodzę właśnie do Was z moją biblioteczką. Teraz takie 3 bestsellery. No to patrzcie. No i tutaj mamy te moje 3 bestsellery, tak jak Wam wcześniej mówiłam. A dlaczego 3? Ponieważ nie mogłam się zdecydować, co czytać, więc zaczęłam czytać każdą z tych książek naraz. No i pierwsze mamy Psie Sucharki. Nie wiem, na pewno wszyscy je znają z Facebooka. Mega fajna, pozytywna książka. Ja staram się czytać codziennie kilka stron przed snem. Potem mam takie pieskie sny. Jest mega fajna, super komiksy, pozytywnie, możecie też się czegoś dowiedzieć. No i jest to książka, w której wszystko, dowiecie się wszystkiego, co powiedziałby Wasz pies, jeżeli potrafiłby mówić, także... Poczekaj, pokaż, jaką mamy dedykację. Aha, i najważniejsze, dzięki Kamcias mamy mega, mega spersonalizowaną tą książkę. Zobaczcie, jaką dostałyśmy dedykację. Także dziękujemy, Maria Apolejka również. Fajna jest ta książka. Czytam, czytam, czytam. Odkładam na bok. Dzisiaj wieczorem ją też poczytam. Kolejna książka to jest Słuchając psa. Powiem Wam szczerze, że chyba wyświetliło mi się gdzieś to w internetach. A nie, sorry. Kinga mi tutaj podpowiada, że to ona wyczaiła tą książkę. Tak, to więc Kinia wyczaiła tą książkę, ja ją od razu zamówiłam. Przyszła i co? Też zaczęłam już ją czytać. Jestem w
prawie że w połowie, jest mega fajna okładka. Niestety nie mamy tutaj żadnej dedykacji. No i co, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak postępować ze swoim zwierzakiem, ze swoim pupilem, czworonogiem, to polecam Wam tą książkę, bo są naprawdę fajne uwagi, ja już troszeczkę tutaj się dowiedziałam. No i będziemy starały się wprowadzić te zmiany w domu i poznać zachowania Fabia i no właśnie, musimy się skupić na tym, aby piesek czuł się komfortowo z nami, a nie tylko my z nim. Także polecam Wam mega tą książkę. I ostatnia, Blowek, a tą książkę to akurat tutaj dowiedziałam się na Instagramie od Soni Bohosiewicz. Ha, ha, ha. Wyczajemu Soni Bohosiewicz, wrzuciła, poleciła, zamówiłam, ale przyleciała. Kto nawet teraz czyta tą książkę? Kuba Wojewódzki. Właśnie, tą książkę nawet czyta Kuba Wojewódzki, także słuchajcie. Jestem jak Kuba Wojewódzki, czytamy tą samą książkę. Bo Kuba zakłada kanał. Właśnie, kuna. Jestem ciekawa, co z tego będzie. Dokładnie. Karol Blowek Gązwa, no nie muszę Wam go chyba przedstawiać, ci co śledzą YouTube'a to znają Karola i to co tam publikuje. Także jestem już w połowie tej książki, także również książka jest dosyć ciekawa. Mam takie pytanie. No. Ty wszystkie książki czytasz po książce? Tak, każdą książkę z nich czytam, ponieważ tą czytam na wieczór, tą czytam w ciągu dnia, a zazwyczaj Blowek czytam z rana. Także na każdą porę dnia wybrałam sobie książkę. Jeżeli chcecie zobaczyć i poznać moją biblioteczkę, to będę mogła też również przygotować dla Was taki filmik. Także to chyba by było już na tyle w dzisiejszym filmiku. Chciałem z Fabią się pożegnać. Chodźcie. Także to by było chyba już na tyle w dzisiejszym filmiku. Chciałyśmy do Was powrócić z takim krótkim filmem. Zobaczyć. Takim codziennym. Tak, zobaczyć jak Wy odbierzecie ten filmik. Jak przyjmiecie taki filmik, dajcie nam znać w komentarzach. Niestety podróży nie będzie na razie, z wiadomych powodów. Także dajcie nam znać w komentarzach, czy podoba Wam się taki codzienny, domowy vlog i czy chcecie zobaczyć jakieś kulinaria tutaj, co jemy, co trenujemy, jak spędzamy ten czas i co porabiamy. Bo musimy sobie jakoś inaczej radzić, skoro nie możemy latać. A może chcielibyście Q&A? Jeżeli tak, no to piszcie w komentarzach, wrzucimy zdjęcie na Insta i będziecie zadawać tam pytania, my przygotujemy taki filmik. Także to by było na dzisiaj wszystko. Żegnamy się z Wami. Pa! Pa! Do zobaczenia! Dupka mnie zasłania. Jakaś dupka mnie zasłoniła.